Witajcie, witajcie, kochani, w kolejnym vlogu. Ekipa jest? Jest. Macie pluszaki? Macie pluszaki. Wow, super. Jesteśmy w Rossmanie. Mama, to masz? Tak, no, mamy tą gwiazdkę, ale jeszcze jej nie używałam. Gdzie masz to? Tu jakieś pastylki do kąpieli są. No, miał. Przyszliśmy po pastę do zębów. Macie swoje pasty? Mamy. Mają, dobra. To są moje najlepsze na świecie herbatki. Dobra, kupiliśmy trochę rzeczy, także nagram pewnie rolkę i pokażę Wam, co ciekawego kupiłam. A teraz jesteśmy na chwilę w Pepco. Szukamy też prezentu, bo Leo ma w sobotę urodziny swojego kolegi i ja przyszłam po tą koszulkę. Po prostu ostatnio miałam ją kupić Nelci i nie kupiłam, więc dzisiaj bez niej nie wychodzę. Tańczysz? Jestem Nela, ale nie zdążyłam nagrać, akurat wyjęłam telefon. Jestem Nela, sobie kupiła kredki. Idziemy jeszcze zaraz na chwilkę do Lidla. Kupiliśmy na razie na prezent tylko torbę. Musimy poszukać jeszcze jakichś Pokemonów, Zinxów albo jeszcze czegoś innego. No dobra, wróciliśmy, jak ty to powiedziałeś, w samochodzie tak przyjemnie. Wysiedliśmy z samochodu i Krzysiek mówi: Podlaski, Egipt. Jesteśmy w Egipcie, wiecie, w samochodzie, klimatyzacja, tak przyjemnie, fajnie, nie? A tu BUM! No ale wiecie, jest dobrze. Trawa wygląda ok. Trawa nie wygląda źle. Krzysiek pięknie wszystko tutaj z nią wieczorem włącza te swoje sprzęty. Także... Ale jeszcze nie używaliśmy żadnej odżywki. No właśnie, no. Mało spadłem z ziemi i spadłem tu na pochodzie. No jak cię nie było i pochało. Tak? O, no to trzeba ostrożnie, tak? No, także jesteśmy już w domku. I tak, trzeba zrobić jeszcze jakieś pranie, wystawić na zewnątrz, żeby sobie ładnie schło. Tyle. No zobaczcie, to są właśnie te kwiaty, o których wczoraj Leo się mówił, jak pojechaliśmy na obiad, ale kompletnie nie wiem, jak się nazywają. Ktoś z Was mi chyba napisał w komentarzu pod poprzednim vlogiem, ale nie pamiętam, chyba na literę T. I zobaczcie, jak ten pięknie tutaj rozkwitł. Magia. Pokażę Wam, co jeszcze kupiliśmy. W końcu się zdecydowaliśmy i zobaczymy, jak ta mata będzie działać w sklepie zoologicznym. Mata chłodząca kosztowała 49 zł. Także zaraz rozkładamy. Pani była taka zadowolona, Krzysiek mówi, bo mówi, że sprowadziły właśnie tę matę. To jest akurat rozmiar 50×40, także będziemy rozkładać i damy Wam znać, jak się przy naszych pieskach sprawdza. No Śnieżka nie ma problemu, ale no Lili jest naprawdę bardzo, bardzo ciężko. Także kupiliśmy taką matę chłodzącą. Wy mi pisaliście, to dzięki Wam, dziękuję serdecznie o tej macie, także będziemy z Lileczką testować. A ja pokażę Wam dom w domu, bardzo, bardzo się cieszę, mam dwie książki, ale o tym za chwilę. Ojej, jaka mała, ładna dziewczynka, a buzia jaka brudna. Z koszem na śmieci. Krzysiek jedzie z koszem. Dobra, idziemy się przebrać i do basenu, Wy idziecie, a ja idę robić obiadek, tak? Tak. Kurczaczka zrobimy szybko. Kurczaka ci na. No to dawaj szybko. A tutaj z przodu domu mamy jeszcze, zobaczcie, takie piękne kwiatki. Śliczne są, bardzo mi się kojarzyły z moją babcią Jadzią. A tutaj tatuś. Wcale nie opalony, wcale nie opalony. Dobra, dzieciaki zajadają sobie, więc przyszłam tutaj na chwilę, żeby pokazać Wam te dwie książki, o których przed sekundą Wam mówiłam. I zabieram się za obiad. Później pokażę Wam jeszcze kilka rzeczy właśnie z Rossmana i z Pepco. A dzieciaki idą trochę do basenu. I Krzysiek mówi, że dzisiaj też wskoczy do tego basenu i sprawdzimy, bo też kilka z Was prywatnie pytało mnie nawet na Instagramie, czy ten basen jest ok dla osób dorosłych. Dwóch, jakby tylko po prostu chciały wejść i się schłodzić. Więc ja jeszcze nie wchodziłam, Krzysiek też nie wchodził do tego basenu, ale no, zobaczy dzisiaj, bo mówi, że wejdzie z Leosiem. Także słuchajcie, pokażę Wam dwie książki. Książki są z Biedronki. I powiem Wam, że za każdym razem, a musiałam wejść na chwilę do Biedronki, o może tak, dlatego że chciałam zobaczyć, czy na dziale tym takim dziecięcym, zabawkowym nie znajdziemy tego, czego szukamy na prezent urodzinowy kolegi Leosia, dla kolegi Leosia. No i weszłam na chwilę do Biedronki.
No i zawsze jak jestem w Biedronce, to sobie ogarniam, sprawdzam ten dział książkowy, ale ostatnio nic tam ciekawego nie było. I śmieszne jest to, że za każdym razem jak moja mama wejdzie do Biedronki i są książki za 9,99, to się obkupi i naprawdę fajne książki zawsze udaje się wyhaczyć. Ja przyznam wam szczerze, że od dawna w Biedronce nic nie znalazłam, natomiast słuchajcie, dzisiaj w gąszczu tych książek znalazłam dwie. I może najpierw zacznijmy od tej książki. Ja już kiedyś o niej słyszałam i bardzo się cieszę, słuchajcie, 9,99, oryginalna cena 39,90, więc po prostu super. Do raju idą tylko grzeczne dziewczynki, a niegrzeczne tam, gdzie chcą. I ja potrzebowałam coś takiego fajnego, lekkiego, do opalania, wiecie, jak sobie leżymy przy basenie, czy jak siedzę w altance, coś takiego fajnego, kobiecego, przyjemnego na te wakacyjne, ciepłe dni. I słuchajcie, to jest taka stuprocentowa nowojorska komedia, seksowna i wciągająca, jak dobry serial. Tutaj jest główną bohaterką mistrzyni kuchni, mieszka w Nowym Jorku, ma swoich przyjaciół, z tego co tutaj spojrzałam sobie z tyłu, jest samotna, później poznaje, pojawia się wpływowy i seksowny krytyk kulinarny, no wiecie, coś takiego typowo dla nas kobietek, także to jest taka książeczka numer jeden. No i druga książka. Ja uwielbiam książki na temat diety, książki też kulinarne, jakieś tam nowości, słuchajcie, sposób odżywiania itp. itd. I też słuchajcie, ostatnio mam trochę mało, jakby mało dzieje się wibracji i wariacji u mnie na talerzu, więc potrzebowałam jakiejś inspiracji i tutaj znalazłam książkę doktora Oz. Na pewno dużo osób go zna. Po przeczytaniu tej książki nigdy już nie sięgniesz po śmieciowe jedzenie. Ale słuchajcie, jak pozbyć się zbędnych kilogramów, podnieść poziom energii, zmniejszyć nasilenie stanów zapalnych, zapobiec występowaniu wielu typowych dolegliwości, takich jak zmęczenie czy ból, bądź je łagodzić, zupełnie bez użycia leków. Jest tu też 21-dniowy jadłospis i ja zerknęłam, że przepisy są naprawdę bardzo fajne. Jakieś jajka z meksykańską salsą, jogurty, tacosy, o, jogurt grecki, jabłko właśnie z masłem orzechowym, sałatka w słoiku, łososiowy zastrzyk energii, no po prostu super. I słuchajcie, jeżeli chodzi o tą książkę, ona normalnie kosztuje 59,99, jest wydana tak jak lubię, fantastycznie, czyli jest trochę obrazków pięknych, jest bardzo dużo ciekawej treści. Ja jak jechałam teraz w samochodzie, to przeglądałam ją i znalazłam kilka tak super rzeczy, inspiracji, co na przykład jeść, żeby dobrze spać, co na zmęczenie. Na przykład ja wiedziałam zawsze, że szklanka mleka też pomaga nam na spanie, na głębszy sen, ale już szklanka miodu z mlekiem i z kurkumą, o tym nie wiedziałam. Na przykład super też jest herbatka ze skóry banana, więc ja po prostu zabieram się najpierw za tę książkę, biorę sobie ołówek, będę wszystko sobie notować, zakreślać i na pewno będę wam gdzieś tam we vlogach tę wiedzę przemycać, będę wam po prostu o tym mówić, bo sama powiem wam szczerze, tyle przez te chwile w samochodzie, ile ciekawostek się dowiedziałam, ile rzeczy odkryłam, ile inspiracji kulinarnych, ile inspiracji na zmęczenie, na dobry sen, na dobre ogólnie samopoczucie, no to jest po prostu szok. Moc na talerzu, przestań jeść, zacznij się odżywiać. Także słuchajcie, o tyle, ponad 4 minuty na temat książek, ale jak wiecie, ja uwielbiam, jak będą fajne, jak się sprawdzą, chociaż uważam, że będą naprawdę bardzo fajne, to oczywiście dam wam, kochani, znać. A teraz chodźcie, idziemy do kuchni, pokażę wam, co tam jeszcze kupiłam i zabieram się za obiad. Dzisiaj, jak dobrze jeszcze pójdzie, to na kolację zrobię hummus. Po prostu przygotuję hummus. Chyba mam wszystkie składniki, bo ten hummus z Thermomixa jest rewelacyjny. A dziś będzie kremowy kurczak też z Thermomixa, bo tak gorąco, że aż nie chce się, słuchajcie, odpalać garnków i gotować, więc obiad będzie dzisiaj z Thermomixa. Wszystko wam oczywiście pokażę, także lecimy. Dobra, obiad się robi, także w międzyczasie pokażę wam, kupiliśmy taką spiralę na komary. Mam nadzieję, że się fajnie sprawdzi. Będziemy sobie palić w altance, wziąłam jeszcze trochę ogórków gruntowych, paprykę mieloną. Wczoraj, wiecie, robiliśmy zakupy spożywcze, a musieliśmy na sekundę wejść do Lidla, więc dokupiłam jeszcze małe kolorowe pomidorki. A, bo zapomniałam kupić soli, właśnie. I kupiłam sol kłodawską, ja zazwyczaj używam himalajskiej. Ale dużo osób polecało właśnie tą, więc kupiłam tą. Wzięłam jeszcze street food, meksykański nie miałam, grecki miałam, jest świetny i tego, słuchajcie, tajskiego też nie miałam, więc sobie spróbujemy.
paprykę słodką wędzoną, paprykę słodką mieloną, tam Wam pokazywałam ostrą. Te bułki pity, słuchajcie, one mają tylko tak, mąkę pszenną, wodę, drożdże, sól i glukozę i to wszystko. Także raz na jakiś czas taka pita fajnie, czy z krewetkami, czy z kurczakiem. Dwie fasolki, bo będą mi potrzebne do przepisu i też do przepisu będzie mi potrzebny sos barbecue. Także tak na szybkości do Lidla. A, jeszcze masło i serek łaciaty. My bardzo lubimy te serki z Krzyśkiem, czy to właśnie z łososiem, czy z czosnkiem. Bardzo, bardzo dobre. Także tak jak mówię, na sekundę wbiegłam po sól, dokupiłam jeszcze kilka rzeczy. Obiad w dalszym ciągu robi się w Thermomixie, to co? Tutaj mamy włączony wiatrak, właśnie wczoraj wieczorem, jak już skończyliśmy Wam nagrywać, Krzysiek mówi, no nie, idę po wiatrak, także mam włączony tutaj wiatrak. Czy coś daje? Może trochę coś daje. A w ogóle mam Nelci spinkę tutaj, bo ona mi w samochodzie oddała, więc wpięłam. Więc dobra, jeżeli chodzi o matę, to Lili nie za bardzo jeszcze ją ogarnia. Słuchajcie, kładziemy ją co chwilę na tą matę. Trochę leżała, teraz akurat jadły, więc położyła się obok maty. Więc Pepko kupiliśmy taką torbę na prezent na urodzinki kolegi. W Pepko jeszcze kupiłam trzy rzeczy Nelci. Tak jak Wam pokazałam, po tą koszulkę pojechałam, bo tak mi się spodobała i ostatnio nie wiem czemu jej nie wzięłam, nie mogłam spać po nocy, oczywiście żartuję, i wzięłam taką koszulkę, piękna, różowa, bardzo przyjemny materiał, ona kosztowała 15 zł, a widziałam też, że dużo osób ją Thermomix wzywa, czekajcie, zaraz wracam. No dobrze, jestem, dodawałam pieczarki, także słuchajcie, 15 zł, taka koszulka, przepiękny kolor. Kolejne to dwie pary leginsów po 8 zł, no ale zobaczcie, te są przepiękne, też cudownie wykonane, naprawdę mega mi się spodobały. Bardzo fajny tutaj taki też neonowy print, także takie leginsy i też takie za 8 zł. One są mega neonowe, ale oczywiście aparat tego nie oddaje, ale zobaczcie, super. Także nawet do tej koszulki myślę, że taki fajny komplecik. No te już będą trochę za pstrokate, ale mamy jakieś jednolite koszulki, więc takie łupy. Tutaj mam Nel. I słuchajcie, w Rossmanie dokupiłam jeszcze kabanoski, bo były moich dzieci ulubione. I czy ja tu coś jeszcze mam z Pepko? Nie, to wszystko. A, jeszcze w Pepko kupiłam Nel taką kolorowankę, Leo wziął sobie samochodzik i Nelcia wzięła te kredki. Kiedyś babcia im te kredki kupiła, ale już są, wiecie, takie, że tak brzydko powiem, rozwalone, zjechane, więc 3 zł chyba, to też 5 czy 4. Także takie coś, ale już sobie wybrał samochodzik. Jeżeli chodzi o Rossmann, kupiłam ten popcorn, on jest naprawdę fajny, moje dzieci bardzo go lubią, ma fajny skład. Popcorn z niebieskiej kukurydzy, z olejem kokosowym i solą himalajską. Także taki popcorn dostaniecie. To też, słuchajcie, raz na jakiś czas, why not, to są akurat barbecue, chipsy proteinowe, wegańskie, powoli wypiekane, niesmażone. I słuchajcie, już Wam powiem, chipsy zbożowe o smaku barbecue z dodatkiem białka grochu. Kukurydza bez GMO, ryż brązowy, olej słonecznikowy, groch, białko grochu, pomidory w proszku, czarna soczewica, cukier trzcinowy, drożdże nieaktywne, czosnek w proszku, sól himalajska. Także o, ryż nie pochodzi z Polski, jakby ktoś był zainteresowany. Także takie i takie, one będę Wam zaraz nagrywać rolkę, więc na pewno powiem w nich, co warto kupić w Rossmanie, bo to naprawdę warto. I jeszcze tak, w Rossmanie maseczki, ja już je miałam, są świetne, także to też wszystko będzie w rolce. Kupiłam dzieciom pastę do zębów dla jednego dzieciaczka, taką, zobaczcie, dla drugiego taką, także dwie pasty do zębów. Wszystko sobie tu rozwalam, bo tak jak mówię, będę nagrywać rolkę. Płyn, który mnie ostatnio zachwycił, też nie chcę spoilerować, bo będzie w rolce. To jest moje drugie opakowanie, kiedyś Krzysiek kupił przez przypadek i to jest, mówiłam, kup jakiś fajny taki płyn, Boże, żel pod prysznic, świeży, taki turbo świeży, ale powiem Wam, że to jak on pachnie, to jest w sam raz na upały, piękny kolor, pięknie pachnie, także ziaja. No i co, jeszcze płyn do banik wzięliśmy, tutaj jeszcze Krzysiek wziął Off Protect, ochrona przed komarami i kleszczami, coś takiego. Dobra, resztę to już pokażę Wam w rolce. Wzięłam jeszcze mój ukochany peeling enzymatyczny. Ja nie często używam peeling enzymatyczny, natomiast jeżeli używam, to tylko i wyłącznie ten z Eveline. I on jest, słuchajcie, świetny, naprawdę. Enzym z ananasa ma w sobie,
Także, no lubię go i akurat fajnie, bo dzisiaj w Rossmanie były promocje, więc zapłaciłam za niego 8,99. Też na promocji kupiłam przepiękny rozświetlacz. Miałam go kiedyś, ale mi się stłukł i mam kolejne opakowanie. To jest sztos, to będzie też w polecajkach w mojej rolce, co warto kupić w Rossmanie. Taką piankę jeszcze wzięłam dzieciaczkom do rączek, zobaczcie, z leniwcem. Dobra, i jeszcze tonik, bo też mi się tonik skończył, to jest tonik z Mija. Wow, też moje kolejne opakowanie. Także było trochę uzupełnienia moich zapasów rossmanowskich. No i to tyle, reszta pokażę w rolce. No chyba wszystko wam pokazałam. Tak, wszystko, ale w rolce będzie bardziej szczegółowo, z bliska będziecie mogli zobaczyć te kosmetyki. Także zapraszam na mój Instagram, jeżeli mnie nie obserwujecie, Boogie Silver, namiary zawsze na mój Instagram macie na dole. A tymczasem wracam do obiadu. Krzysiek z Leosiem i z Nelly już kąpią się w basenie, więc jeszcze szybciutko pobiegnę, zaniosę im jakieś przekąski i... A, ręczników nie wziął, więc zniosę ręczniki i czapki z Daszkiem, więc lecę na chwilkę do nich. Wracam do garów. I jeszcze muszę... A właśnie, wiecie co? Dobra, to już jak tak sobie siedzę, to sprawdzę, co mi potrzebne będzie do mojego humusu, bo na pewno słoik duży soczewicy mam, pietruszkę, natkę mamy, a to do ozdoby, nie? Bimiłka. To jest to, z domowym tahini, no właśnie, i teraz czy ja mam sezam? Powinnam mieć. Więc słuchajcie, tak, sezam, olej mam, ciecierzycę mam, oliwę z oliwek do polania mam, cytryna, ząbek czosnku, mamy wszystko. Także jeżeli chęci pozwolą, to będzie jeszcze dziś robiony hummus i on już pewnie będzie na jutro. A teraz po, jak zrobię obiad, to jeszcze chwilę na tarasie się może poopalam, bo z moim opalaniem to jest, słuchajcie, słabo. Z moim opalaniem jest bardzo słabo, bo ja posiedzę chwilę na słońcu i ja już mam dość, ja sobie ze słońca schodzę. No a chciałabym opalić szczególnie nogi, żeby nie używać na nogi samoopalacza latem. A na razie muszę się wspomagać samoopalaczem, a to jest głupie, bo po prostu mam taras, mam ogród, mogłabym leżeć plackiem codziennie, troszeczkę i jednak się opalać, no a ja tak, taki typ słaby jestem, jeżeli chodzi o opalanie. No ale dobra, no nie przedłużając, bo już powiem wam, że się zakręciłam i już nie wiem, co chciałam powiedzieć, także lecę do dzieciaków, kończę robić obiad i tak jak mówię, jeżeli ten hummus, jeżeli zjemy ten obiad późno, to hummus będzie na jutro. Ja w ogóle też jak robię hummus w Thermomixie, on jest rewelacyjny, to on na drugi dzień jest jeszcze lepszy, taki schłodzony, prosto z lodówki, także no zobaczymy. Jeżeli będę jadła dzisiaj, to na pewno wam pokażę, jeżeli będę jadła jutro, to pokażę wam jutro, a może w ogóle zrobię go jutro, bo dzisiaj wieczorem już mi się nie będzie chciało. O, proszę bardzo, tak to jest. Dobra, lecimy do dzieciaków. Dobra, idę, mam ręczniki, mam czapkę, mam powerbank. Słyszę, że Krzysiek tam ostro muzę puszcza. Słuchajcie, rolka nagrana, no dobrze, pokażę wam ten rozświetlacz z Vibo. On był dzisiaj na promocji, nie pamiętam jego dokładnej ceny, natomiast to jest po prostu sztos. To jest wypiekany rozświetlacz, który jest po prostu idealny i do twarzy, i do ciała. Ja uwielbiam, także pokażę wam, jak wygląda w środku. No to jest po prostu cudo. Cudo nad cudami. Melcia mówi, kochani, ja będę malować, tak? Kochani, będę malowała. A przyniosłam sobie książkę. Mama ma troszeczkę. Mama ma książeczkę, tak, i kawkę. A Nelcia przyniosła tutaj swoją kolorowankę i będziemy razem kolorować. Ja będę pić kawkę i czytać książkę. Rodzinka już zjadła obiadek. Ja najpierw wolę jednak wypić kawę, a obiadek zjem troszeczkę później. To co? No oczywiście, a wybrałaś już obrazek, który będziemy kolorować? Pociąga i tego. Pociąg, dobra. No to zaczynamy od pociągu. O, i proszę. I później książeczka w międzyczasie, jak się uda. Słuchajcie, miałam wrażenie, jakby grzmiało przed chwilą. Nie, jednak ten popiół po prostu nie daje mi spokoju. Idę go za chwilę wysypię, bo nie dam rady. Po prostu nie dam rady na ten popiół patrzeć. Także za chwilę zabieram tego kwiatka, bo mnie zaraz doprowadzi do jakiegoś szału, zobaczcie. Ten naturalny, szkodliwy nawóz, także zaraz idę, wysypię to, bo po prostu, no, nie wiem, jak to się mogło wydarzyć. Po prostu będzie reprymenda jak nic za ten nawóz. O, jak ty tu ładnie pokolorowałaś już na zielono. Pięknie. Także Nelcia stwierdziła, żebym na razie nie malowała, żebym czytała, a ona tak chodzi i wychodzi, dlatego że do Leosia przyszedł kolega, bawił się w pokoju i ona tak nie wie, czy chce ze mną tutaj na tarasku, czy z chłopakami. No i spójrzcie, z mojego opalania raczej nici, dlatego że jest pięknie i cieplutko, ale już słońce zaszło. No i tak jakby grzmiało, więc no ciekawe. Czy będzie dzisiaj burza, czy nie będzie? Co tam takie dźwięki? Ciągniesz drzwi?
No dobra, i mamy słoneczko na połowę nogi, ale jest. I'm done living life with the lights out, die with my